Naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji. Witam pana. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Przekonał pana wczoraj Adam Bodnar i Dariusz Korneluk, że w sprawie Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, prokuratura zrobiła wszystko, co mogła zrobić? Nie, nie przekonał mnie. Moim zdaniem przede wszystkim niepotrzebne było całe to zamieszanie z zatrzymywaniem, jeżeli tuż po głosowaniu znoszącym immunitet poseł sam zgłosił się do prokuratury ze swoim adwokatem i wręcz apelowali, żeby te procedury postawienia zarzutów dopełnić. Wydaje mi się, że prokuratura nie chciała pracować w piątek po to, żeby w poniedziałek te same zadanie wykonało ABW i po to, żebyśmy mieli mocno medialny temat i żeby ludzie w rządzie mogli prężyć mózgu, jak to się rozliczają z pisowcami. No nie, prokuratura tłumaczyła to w ten sposób, że musi poczekać na dokument od marszałka Sejmu, no, na formalną informację, że immunitet został uchylony. No dobrze, no to ciągle nie uzasadnia zatrzymania. Można było po prostu wezwać tego posła, który nie unikał przecież kontaktu z prokuraturą i zrobić to po ludzku. I w niczym by to nie oddalało rozliczenia ewentualnych nieprawidłowości. Uważam, że to, czego potrzebujemy, to żeby sąd szybko zajął się tą sprawą i żebyśmy nie... Wydaje mi się, że medialne zatrzymania są obecnie dla opinii publicznej substytutem sprawiedliwości, która powinna być wymierzana w sądzie. Sąd powinien osądzić materiał dowodowy. Ten materiał jest znany. To są ustawy, rozporządzenia, regulaminy konkursów, dokumentacja konkursowa oraz materiały z przeszukań, które zostały wykonane u polityków i urzędników, którzy za to odpowiadali, plus nagrania z ich rozmów wykonane przez współpracownika, no, ale dzisiaj ze służb. I po prostu niech sąd to oceni i miejmy to już... z głowy, niech to idzie wtedy do drugiej instancji, bo wiadomo, że jeżeli będzie wyrok wskazujący, to poseł Romanowski czy inni oskarżeni będą się odwoływać. A czy tutaj prokuratura się powinna odwoływać od decyzji o odmowie tymczasowego aresztowania Marcina Romanowskiego? Bo ja uważam, że nie. Uważam, że ten wniosek w ogóle o aresztowanie jest niezrozumiały. Dlaczego? No bo na czym on się opiera? Na przekonaniu, że poseł będzie mataczył, tak? No ale surowa kara, wysoka, grożąca, no to, takie są przesłanki. To mnie w ogóle nie przekonuje. Próba mataczenia. Karanie kogoś na zapas, bo może zostać skazany, to jest moim zdaniem w ogóle niesprawiedliwe. Sąd powinien wymierzyć karę i moim zdaniem areszt jest uzasadniony w następujących przypadkach. Kiedy materiał dowodowy nie jest zgromadzony. Tu jest zgromadzony. I jest obawa o niszczenie materiału dowodowego. No jak on ma tutaj coś zniszczyć, jak już mieszkania przeszukane, biura przeszukane, dokumenty zatrzymane, nagrania zrobione. Ustawy znane, regulaminy znane, dokumentacja konkursowa znana. Tu nie ma czego niszczyć, tak? Kiedy zagrażałby innym fizycznie, tak? No ale takich informacji w ogóle nie ma. Ze znajomości w Sejmie mogę powiedzieć, że to jest bardzo spokojny człowiek. Być może zrobił złe rzeczy. Ja negatywnie patrzę na całą tą aferę z Funduszem Sprawiedliwości. Uważam, że idealnie by było, gdyby to się nigdy nie wydarzyło. Natomiast to jest spokojny człowiek. No zarzut jest poważny. I ostatnia sprawa, że mógłby uciec za granicę. Kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Czy cokolwiek wskazuje, że mógłby uciec za granicę? No też nie. No więc krótko mówiąc, moim zdaniem to jest pokazówka z tym wnioskiem aresztowym. Ja nie dziwię się, że sąd to uchylił. Moim zdaniem, jeżeli się prokurator odwoła, to sąd to uchyli kolejny raz. Jeszcze raz to podkreślę. My nie potrzebujemy substytutu sprawiedliwości w postaci medialnych zatrzymań, aresztów. My potrzebujemy sprawiedliwości, to znaczy, żeby sąd zważył materiał dowodowy i wydał wyrok. Ale wie pan, że orzekanie w sądach się jeszcze przez ostatnie 8 lat wydłużyło, więc no tego wyroku szybko jestem, się pewnie nie doczekamy. Ciekaw jestem obecnego ministra sprawiedliwości, jego pomysłów, jak to zmienić. Bo na razie widzę pogłębiający się chaos i kurs na zaostrzenie, a nie kurs na załagodzenie konfliktu i skupienie się na tym, żeby odgruzować sądy i żeby one zaczęły sądzić w rozsądnym terminie. My nie możemy w takich sprawach czekać 6, czy 8, czy 10, czy 12 lat na sprawiedliwość. Ale czy pan uważa, że tutaj ten immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy obowiązuje tak szeroko, można go rozciągać na działalność redaktor, przez cały rok, czy tylko szczery, obowiązuje wtedy, kiedy powiem, jak członek to zgromadzenia jedzie na zgromadzenie i w nim uczestniczy? Jestem po raz drugi członkiem delegacji parlamentu do Zgromadzenia Rady Europy i z mediów dowiedziałem się, że w ogóle mamy jakiś immunitet. Po prostu nie mam absolutnie w tej sprawie opinii. Jest to moim zdaniem tak trzecioplanowy z polskiej perspektywy temat z tym immunitetem. Myślę, że ogromna większość polityków, którzy są nawet w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, nie wiedziała, że tam jest immunitet. No, Ryszard Petru nawet postawił dzisiaj taką sugestię w TVN24, że może Marcin Romanowski po to się zapisał do tego zgromadzenia, żeby mieć ten immunitet. Nie sądzę. Myślę, że mówi, że widział go tylko na rację.
sprawie. Chciałbym, żeby nowy rząd opublikował całość wydatków z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, z Fundacji Orlenowskiej, z innych fundacji, z Fundacji KGHM. Niech pokażą, na co szły pieniądze z różnych właśnie takich paśników. Wiemy na co, paśniki, dobre określenie, ale wiemy na co szły. Chociażby sprawa Funduszu Sprawiedliwości pokazuje, ministerstwo zrobiło taką symulację, gdzie widać, że po kilkanaście milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości szło do okręgów, w których startowali politycy Suwerennej Polski, w tym między innymi Marcin Romanowski. Ja myślę, że ciekawsze rzeczy są w mniej transparentnych paśnikach. Ten był jednak jeszcze na świeczniku, dlatego że wyniki tych rozdań były jawne, a ja zwracam uwagę na instytucje, które działały niejawnie. A czy Konfederacja będzie się domagała odwołania ministra Bodnara? Mówił pan w Polskim Radiu w Jedynce, że poparlibyście taki wniosek o wotum nieufności wobec Bodnara. Nam się styl sprawowania urzędu przez ministra Bodnara zupełnie nie podoba. Uważamy, zresztą jakby jeszcze zanim objął urząd, wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia. Uważamy, że to jest człowiek o poglądach bardzo silnie lewicowych, co zresztą wielokrotnie akcentował. No a przede wszystkim nie podoba nam się to, że nie działa w zgodzie z ustawami. Sprawa choćby samego sposobu przejmowania prokuratury. To jest nie do zaakceptowania, to wprowadza chaos w wymiarze sprawiedliwości. Uważam też, że całe to podtrzymywanie tej narracji z okresu rządów PiS dzielącej pracowników wymiaru sprawiedliwości ze względu na, mam na myśli sędziów, na termin powołania, na dwie kasty tak zwanych sędziów i neosędziów, to jest nakręcanie sztuczne konfliktu. Gdybym był wrogiem Polski, to taki konflikt bym nakręcał. Natomiast ktoś, kto jest ministrem sprawiedliwości, powinien ten konflikt załagodzić, szukać... A jak by pan rozwiązał problem z tymi sędziami, którzy zostali powołani po 2017 roku przez Krajową Radę Sądownictwa, która według wyroków europejskich trybunałów została powołana w sposób upolityczniony? Pani redaktor, wcześniej KRS też funkcjonował, zdaje się, że Trybunał Konstytucyjny oceniał nawet, że KRS działał niezgodnie z konstytucją i nikt nie kwestionował wcześniej powołanych sędziów. Jeżeli chcemy iść w takim kierunku, to proszę bardzo, uchylmy powołania wszystkich sędziów z czasów PRL, wszystkich sędziów z czasu, kiedy KRS jeszcze przed rządami PiS-u funkcjonowała w sposób sprzeczny, jak później orzekał Trybunał Konstytucyjny z wymogami konstytucyjnymi i się okaże, że my sędziów w Polsce nie mamy, tak? Że w ogóle nie ma kto, tylko skąd weźmiemy nowych sędziów? To nie jest tak, że jest wielka kolejka chętnych prawników, dobrych, wysoko wykwalifikowanych do tego, żeby pracować w sądach. No ale jest jednak problem, bo Trybunały Europejskie mówią, że ci sędziowie zostali powołani, to jest 3000 sędziów, zostali powołani w niewłaściwy sposób. Ich wyroki w wyższych instancjach są uchylane. Zależy. No, oczywiście każdy prawnik w Europie ma prawo przedstawić swoją opinię, natomiast my po to mamy państwo polskie, żeby kierować się swoimi regułami ustrojowymi. I w mojej ocenie reguły ustrojowe są takie, że jeżeli prezydent kogoś powoła jako sędziego, to ten ktoś jest sędzią i tyle. Czyli ma pan tutaj takie zdanie, jak jako anarchię, po prostu, jako anarchię, próbę kwestionowania decyzji już podjętych. Mam ten komfort, że jakby nie mam sentymentu do ludzi z żadnej opcji. Wszystkie poprzednie rządy, czy to był rząd Millera, pierwszy rząd Tuska, pierwszy rząd Kaczyńskiego, obecny rząd Tuska, wcześniejszy rząd Kaczyńskiego, czy premier Szydło. Ja się z żadnym z tych rządów nie utożsamiałem. A z rządem, w którym był Roman Giertych i pan jako przedstawiciel Ligi Polskich Rodzin, no, pan się utożsamiał, czy nie? To był okres niestabilności politycznej, który trwał półtora roku. No, wtedy się utożsamiałem. Z perspektywy czasu patrzę krytycznie. Tylko jaki jest dorobek tamtego rządu w wymiarze sprawiedliwości? Czy myśmy po tamtym okresie półtora roku zostali ze swoimi tak zwanymi ludźmi w wymiarze sprawiedliwości? No nie. Czy wie pan, jest dorobek taki, że była sprawa na przykład Barbary Blidy zakończona tragiczną śmiercią, było ileś aresztów wydobywczych, były afery, które ciągnęły się później latami, była afera gruntowa, która zakończyła się skazaniem za nadużycie uprawnień Wąsika i Kamińskiego. I zawsze byłem po stronie rozliczania winnych, rozliczania wszelkich nieprawidłowości. Moja postawa jest tu zupełnie jasna. Ale chciałam pana zapytać, powiedzieć, to, że uważam, że po prostu nie jest czymś korzystnym dla państwa i dla społeczeństwa pójście głębiej w kierunku tego podziału wzajemnego zwalczania się. To jakby obecny rząd miał przynieść społeczeństwu zmianę, a przyniósł kontynuację. To znaczy PiS fundował nam walkę frakcyjną na szczytach hierarchii wymiaru sprawiedliwości i minister Bodnar nawet nie spróbował przekonać społeczeństwa, że przynosi coś innego. Tylko jest kontynuacja walki, tylko
to, co było w Ministerstwie Sprawiedliwości i w sądach, w tej chwili jest także w prokuraturze. No nie, ta koalicja szła do wyborów z hasłem między innymi rozliczeń, więc te rozliczenia są realizowane. Jak na razie widać, że idzie to jak po grudzie. Praworządności, a okazuje się, że tam, gdzie nie ma ustawy, tam się to sztukuje opinią prawną i taka to jest praworządność. No powiem tak, nie spodziewałem się zbyt wiele, ale i tak jestem zaskoczony, jak słabo to wygląda. I myślę, że nie tylko mi towarzyszy w tej chwili taki nastrój. I uważam też, że główne wyzwanie obecnego okresu rządzenia Polską, to znaczy znalezienie jakiegoś dialogu pomiędzy rządem i prezydentem, zostało oddane walkowerem przez rząd, to wyzwanie, nawet bez próby upozorowania jakiejś dobrej woli i starania o to, żeby ten dialog z prezydentem zbudować. Nie, no była próba budowania dialogu z prezydentem, ale zakończyła się awanturą o ambasadorów. Były złośliwości, od samego początku były jakieś takie ataki, od samego początku było budowanie atmosfery konfliktu, napięcia i nikt nie jest bez winy, bo ze strony ośrodka prezydenckiego też szły ostre teksty przy różnej okazji i nie mówię, że nie, tak? Natomiast pytanie, kto chciał przed społeczeństwem się pokazać, że jest tutaj dobra wola? Otóż niestety nikt. I dlatego uważam, że na surową ocenę zasługuje dotychczasowy dorobek rządu Donalda Tuska, a w tych strategicznych sprawach typu obronność, typu infrastruktura, gospodarka, dominuje brak wizji, opóźnienia, jak z CPK, jak z Atomem i tak dalej. No jest to wszystko takie, nie wiem, jeżeli ktoś nas słucha, kto był wyborcą PSL, Lewicy, Koalicji Obywatelskiej czy Polskie 2050 i liczył na nową jakość, to moim zdaniem ma prawo czuć się jednak rozczarowany. Czy Prawo i Sprawiedliwość powinno stracić finansowanie z budżetu w związku z tymi różnymi nieprawidłowościami dotyczącymi finansowania kampanii wyborczej? Tylko w sytuacji, jeżeli zostanie udowodnione wprost z bezprawnych pieniędzy finansowanie kampanii wyborczych. Natomiast uważam, że... A było tutaj, pana zdaniem, ja w tej chwili takiej wiedzy nie mam. Ja w tej chwili takiej wiedzy nie mam. Natomiast to, że jakiś poseł zawozi do swojego okręgu wyborczego coś, co wywalczy w rządzie, to jest standard polityki demokratycznej, który był uprawiany przez każdy rząd w tej czy innej formie. Być może PiS rozkręcił to na wyższy poziom, że tak powiem, bezczelności i nie robili to w białych rękawiczkach, a PiS robił to w świetle kamer. Natomiast to nie jest, nie oszukujmy się, jakaś nowa praktyka. W każdym, ja pamiętam, że naprawdę w każdym Sejmie, jak były głosowania budżetowe, to była ogromna sesja głosowania setek poprawek, które przywozili, pani też to musi pamiętać, tak, droga posłowie z okręgu, prawda? W jakimś okręgu nagle poprawka, żeby była finansowana. PiS zrobił to w formie nie poprawek do budżetu, ale to tutaj tylko było takim zorganizowanym, tak? Zorganizowanym systemem, gdzie ciągle zmieniano ustawy. To ciągle nie są pieniądze, które szły na kampanię wyborczą w sensie ścisłym, czyli na banery, reklamy i tak dalej. Natomiast jeżeli udałoby się kogoś chwycić za rękę, że wziął pieniądze na przykład ze spółek Skarbu Państwa czy agencji rządowej i wydał to na banery, billboardy i tak dalej, o, to już jest zupełnie co innego. Także uważam, czyli pan prognozuje, że PKW, Państwowa Komisja Wyborcza, która przedłużyła o 2 tygodnie ten moment ogłoszenia tego, czy sprawozdania finansowe komitetów wyborczych zatwierdza, czy odrzuca, że ona jednak wyda decyzję na korzyść PiS-u? Nic nie prognozuję, dlatego że dla mnie decyzje PKW zawsze były głęboko nielogiczne. Uważam, że mamy prawo wyborcze niejasne. Przypomnijmy, że za wystawienie jednego roll-upu z poprzedniej kampanii wyborczej nam próbowano odebrać subwencję. To jest czysty absurd. To jest czysty absurd. Nikt nawet nie próbował zbadać, czy to była element jakiejś polityki sztabu czy partii. Przecież ktoś mógł coś takiego, zakładając, że w ogóle wiedziałby, że to jest szkodliwe, to mógłby to zrobić złośliwie, prawda? Ja myślę, że nie ma w Polsce partii, w której ktoś nie wykorzystał materiału wyborczego z poprzedniej kampanii w następnej. To jest w ogóle też głęboko nieekologiczne, żeby wszystko drukować na każdą kampanię od nowa. To jest idiotyczne. Natomiast PKW chciała nam za coś takiego odebrać subwencję, więc ja uważam, że to jest jakby, te przepisy są głęboko anachroniczne. Natomiast jedną rzecz przy tej okazji trzeba powiedzieć słuchaczom, żeby ale mieli... to już krótko, bo musimy postawić kropkę. To możemy na tym kończyć. Tylko to jest ważne. W Polsce mamy dość restrykcyjne przepisy o odbieraniu subwencji. To znaczy, że za nieprawidłowość PKW może odebrać subwencję. Natomiast nie mamy żadnego systemu kontroli rzeczywistego źródła finansowania kampanii wyborczej i jej rzeczywistych kosztów. Nie ma w Polsce instytucji, która przy okazji kampanii zajmuje się sprawdzeniem, kto rzeczywiście przeprowadził kampanię, na jaką skalę i czy za to zapłacił. I to mówię i tutaj wszystko na temat kropkę przejrzystości naszego systemu na antenie wyborczego.